poprzednio w Unepic. Wszystkie składniki zostały połączone. Niech moc alchemii stworzy kamień filozoficzny. Co to, nożyczki? Gramy w papier, kamień, nożyce? Au! Teraz gramy w kamień. Papier! Teraz. Okej, okay, dobra. Już jesteśmy obok hali. Dobra, to otwieramy. I zwiedzamy kolejne miejsce, w sumie ostatnie, tak? Z całego zamku. No i zostanie już tylko nam wieża. No to fajnie. O, już na starcie. Widzę, że mogę porozmawiać z ludźmi. Spóźniłeś się. Co? A ty kim jesteś? Jefus Bundle, czarnoksiężnik. Jefus Bundle, twórca zaklęć teleportacyjny. Nie jesteś wart, aby go poznać. Gratuluję. Dostąpić zaszczytu wzięcia udziału w próbie mojego nowego zaklęcia. Drzwi do celu. Doskonale. Naucz mnie tego zaklęcia, a ja z chęcią ci pomogę. Źle mnie zrozumiałeś. To ja cię będę teleportował, po to po ciebie posłałem. Po drodze widziałem faceta z głową muchy. Ach tak, to był ostatni ochotnik. Na jego ramieniu siedziała mucha i gdy rzuciłem zaklęcie, ich ciała się połączyły. Ale nie bój się, poznałem sposób, aby temu zapobiec. Mowy nie ma. Znajdź sobie innego frajera do twoich eksperymentów. Fajnie, ekstra. Cześć, człowieku mucha. Mogę z tobą porozmawiać? Nie, nie mogę. Ekstra. Zmieńmy się. O, księga portalu. Magia zmian. Tworzy portal. A potem księga Fajnie, trzeba kupić dwie księgi. Najpierw jedną, żeby stworzyć portal. A potem drugą, żeby się do niego dostać. Na szczęście ten sam poziom magii wymagany, znaczy poziomu doświadczenia. I księgi wszystkiego rodzaju teleportu do różnych miejsc. Dobra. Dzięki. Ja się teleportacji nie bawię. Ja jak wiedźmin nie lubię teleportacji. Idziemy dalej. Tu nie ma tego przejść. Dobra, nieważne. Cześć. Gdzie jesteśmy? Zera? Jesteśmy w pasażu czasu. Te skaczące światła to duchy czasu. Duchy czasu? Zgadza się. Mają umiejętność przesyłania swoich ofiar w przeszłość. Poprzez wymazanie jej części. A więc jeśli takie coś mnie dotknie, to wrócę do przeszłości. A co jeśli już tak się stało, ciągle powtarzam te same wydarzenia po dotknięciu ducha, to może być pętla czasu. Okej, okay, dobra. Bo właśnie mnie zaskoczyło, nie? Dlatego sorry za tą ciszę, ale tak patrzę, jakieś światełka, tu zegary. Fajne, fajne, dobra, ale to idziemy. To pomału. Okej. Cześć. Gdzie jesteśmy? Zera? Jesteśmy w pasażu czasu. Te skaczące światła to duchy czasu. Duchy czasu? Zgadza się. Mają umiejętność przesyłania swoich ofiar w przeszłość poprzez wymazanie jej części. A więc jeśli takie coś mnie dotknie, to wrócę do przeszłości. A co jeśli już tak się stało, ciągle powtarzam te same wydarzenia po dotknięciu ducha, to może być pętla czasu. Okej, okay, dobra. Bo właśnie mnie zaskoczyło, nie? Dlatego sorry za tą ciszę, ale tak patrzę, jakieś światełka, tu zegary. Fajne, fajne, dobra, ale to idziemy. Czy ja tego już nie mówiłem przypadkiem? Czy nie jestem w pętli czasu? Ale fajnie, dobra, czyli jak dotknę, to się cofamy. Ekstra. Dobra, to trzeba wychwycić ten moment, nie? Okej. Okay. A te nam nic nie robią na górze. Spoko. Ten leci tak. Okej, okay, damy radę. Widzicie, damy radę? Jest. Dobra, przeszliśmy. Jeszcze. Nie wiem ile tego w sumie. Okej, okay, ten nam nic nie zrobi.
Trzeba się bać tylko tego środkowego. On trochę pędzi. Jest. Udało się. Dobra. Jeszcze. No i liczę, że tam na końcu od razu będzie przejście. Nie chcę. Ja cię, jak teraz bym to powtarzał. Nie, nie chcę. Teraz trzeba uważać. Ten leci tak. Ten na górze. Okej. Okay. Luzik. Cudem go przeskoczyłem. Ło! Okej. Okay. Jest. Udało się. Hurra! Jaka fajna muzyczka. Jak to ładnie. Ale właśnie to mi się w tej grze podoba. Widzicie, tak? Wcześniej były właśnie takie kamienne, nie? Lochy. Katakumby trochę inaczej wyglądały, tak? Bo tam szkielety, tam w sumie ziemia była. Uuu, nie, z tym to nie walczymy. Laboratorium, ogród, no właśnie. A tutaj tak ładnie, tak czysto, nie? Takie kafeleczki, znaczy też z cegły, nie? Ale fioletowe. Strasznie fajnie. Już mnie zauważył. Jaka to była strzała? Jakaś inna, nie? Ała. Ale mam super ekstra topór. Już tacy nieźli nie są, jak byli wcześniej. Okej. Okay. Czask. Najgorsze, że... Przepraszam? Oni nie czują bólu. W sensie, jak się ich uderzy, to oni tak dalej wykonują swój atak. Tutaj nie ma nic. Dobra, mamy pierwsze odkryte przejście. Wiecie co? Chodźmy troszkę jeszcze niżej. Nie wiem, dwa pola zobaczymy, bo w sumie... Okej. Okay. Boże, to jakiś... Ała, a oni jeszcze trują. Nie, nogi. To już umarłem, dobra. Okej. Okay. To tu będzie ciężko. Taka zabawa. No i propos cięć właśnie, kolejne będzie cięcie. Okej, okay, dobra, pokonaliśmy ich. Znaczy ja ich pokonałem. Jeszcze nie wy tego nie widzieliście, ale... Spokojnie, dobra. Trzeba tak, przejść najpierw tutaj. Ła. Zaświećmy sobie światełko. Okej, okay, zrobimy tak. Trochę ich ominiemy. Trochę oszukam grę. A to dlatego niech tamci se przejdą. O, pokonam ich na spokojnie, pojedynczo. Zawrożenie coś daje? Chyba nie. Mhm. Okej, okay, okej. Okay. Oni mają strasznie silną truciznę. Zaraz umrę. Zaraz umrę. Na truciznę. Nie zdążyłem. Dobra, nie zdążyłem. Na trucizny wziąć. Teraz przydałaby mi się książka neutralizująca trucizny. Okej, okay, miniemy ich na razie. I później z nimi zawalczymy. Bo to oni są coś za mocni. To tak już na starcie, tak. Ekstra. Co jest grane? Wszystkie ręce. Ekstra. Zawsze marzyłem. Dobra, tutaj ciężko to już. No. Oj. Trzeba czekać. Aż wszystkie ręce ustaną. No to jest... Jak to grać?
Okej, dobra. W skrzyni znalazłem fragment tarczy. Kto w ogóle trzyma takie rzeczy? Pewnie będzie nam potrzebne do jakiegoś zadania, ale okej. Nie! Ale mało obrażeń zadaje. I wypada mi wszystko z rąk. No. Ta gra to, nie wiem, nabija się z gracza, prawda? Ona jest do tego stworzona po prostu. Tak was nie lubię, o. Przeskocz, przeskocz. Okej. Nie! I bach. Widziałem. A mogę rękoma? Nie, rękoma nie mogę uderzać. One tak po prostu na górze będą chodzić, tak? Fajnie. Pokonajmy je lodem. I ostatniego. Okej. Niebieska esencja z nich wypada. Dobrze wiedzieć. O, tam zaś biegałem ci. Jadowici szermierze. Że ich tak nazwę. Znaczy, nie są szermierzami, bo mają piki. Aha, to tak nisko się idzie. Aha, to tylko pewnie jedno w prawo, a reszta tutaj idzie. To nie to. Wiecie co? No to wiemy, na czym to polega. Widzisz tam na dole? Biega coś? Mamuszkę mam, patrzcie tutaj. Jakiś szczur, tak? Ty we... błazen, błazen. Okej. No i trzeba pomyśleć, jak się z tymi uporać. Bo magia na nich aż tak nie działa. Właśnie wszystko z daleka trzeba było ich załatwić. I tu by się przydał łuk. Mocny łuk. Tylko, że no... nie jestem dobry na mocny łuk. Okej, tu jest lodowy. Dobra, trzeba go minąć. Dobry. Zaczynamy w prawo. Okej. No nie no, kolejny. O, a teraz ognisty. Nie, teraz to on chyba nie chce walczyć. A. Dobra, to wiemy, że nigdzie nas nie lubią. Dobra, sześcian. Idziemy pogadać z sześcianem w takim razie, już go znalazłem, to pogadamy i na tym skończymy. Bo jak widzicie... tyle jest do odkrycia, a jeszcze niczego nie odkryłem. Smutne to. Już gadam z tą sześcianie. Wziąłem sobie. Tutaj. Gdzie jestem? Nie, 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 już wiem, gdzie jestem. Kruki, albo te, dobra. To tam też nie schodzimy. Już nigdzie nie mogę zejść, to jest smutne. Dobra, nieważne. Sześcian. Ave Spiritus, Martinius te salutant. Dziwne jest twoje powitanie. Kim jesteś? Nazywam się Kayser Soze. Jestem nowym strażnikiem kluczy. Jakie są twoje zamiary? Przywołałem cię, abyś nauczył mnie swojej magii. Jakby co? Imię i nazwisko znowu mogłem przekręcić. Nie mam pojęcia, o kogo chodzi. O jaką? No chyba, że w sumie źle przekręcałem nazwisko, nie wiem, o kogo chodzi. W skrócie, jak wiecie, to wpiszcie w komentarzach tam, nie? To sam jestem ciekaw, czy znacie, o kogo chodzi, za kogo tym razem udaje. Jak wcześniej udało Sarumana, to kogo teraz. Jeśli chcesz zdobyć wiedzę na temat magii ochrony
będziesz musiał mi najpierw przynieść tarczę Kota Narkara. Żaden problem. Jeśli powiesz mi, gdzie jest Kot Narak, będę obkładał go tak długo, aż nie wypadnie z niego tarcza. Kot Narak był wielkim wojownikiem. Zwieńczeniem jego pracy nad magiem ochrony była właśnie ta magiczna tarcza. Wielu króli dzierżyło tarczę. Mówiono, że daje ona nieśmiertelność swojemu właścicielowi. Jednakże nie chroni ona przed chciwością jego następców, którzy zgarnęli ją dla siebie. Wychowaj kruki, to wydziobią ci oczy. Król Sesmar II zarządził podział tarczy. Rozbito ją na 8 kawałków. 8 kawałków. Tak się składa, że swoją pizzę też tak dzielę. Gdzie są teraz te kawałki? Pizza. Spoczywają zamknięte w czarnych skrzyniach gdzieś w halach tego zamku. Zamknięte. Zamknięte? Kto ma do nich kluczy? Mago Lapch. Bestia z wielkimi kleszczami i lepkim jęzorem. Aby zdobyć klucz, będziesz musiał pokonać wierne mu potwory i jego samego. Okej, a co jeszcze poza przeniesieniem kawałków tarczy? W celu połączenia części tarczy Kot Naraka będę potrzebował również krystaliczną esencję magiczną. Jak żeby inaczej? No jak zawsze. Dobra. To musimy pokonać To chodzi o strażnika? Czarny klucz będzie miał strażnik? Czy jak to tam? Nie mam pojęcia, ale w sumie nie wiem, po co gdzieś idę, bo się zaraz teleportuję do zamku. I to chyba na tyle, moi mili. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dziękuję, że dotrwaliście do końca. Jak widzicie, trochę mam do zwiedzenia jeszcze hali. I myślę, że zajmie nam to 2 odcinki. Może w tym drugim uda nam się nawet pokonać samego strażnika. Także dziękuję, że dotrwaliście do końca to, co już powiedziałem. Tak, no i trzymajcie się do... miłego usłyszenia. Ja się z wami żegnam. Cześć.